To dzień dobry, kochani. Chyba udało się wystartować z kolejnym zadaniem domowym. Tym razem zadanie 14, które będę musiał zdzierżyć w pojedynkę. Witam serdecznie wszystkich na kolejnej naszej transmisji. Przypominam, że zadania domowe idą na żywo, ale będą też dostępne na Facebooku, będą też dostępne na Spotify, czyli w formie podcastów, i będą też dostępne na YouTubie, także zawsze możecie do tych materiałów wrócić, przesłuchać je sobie na spokojnie w dowolnym momencie i wrócić do wiedzy, która tu jest zawarta. Dzisiaj odcinek, na który zaprosiłem także do przesłuchania kilka młodych par. Mam nadzieję, że wezmą udział w dyskusji na temat zabaw na weselu, bo wreszcie temat, który bardzo mocno dotyczy połączenia świata klientów ze światem usługodawców, który osobiście reprezentuję. Chciałbym dzisiaj bardzo szeroko porozmawiać o zabawach, jakie możecie spotkać na waszym weselu, jakie chcecie, jakich nie chcecie, czy może w ogóle nie życzycie sobie zabaw. Te wszystkie dyskusje, mam nadzieję, znajdą się dzisiejszego dnia w komentarzach, do pisania których gorąco zachęcam i właściwie już czekam z niecierpliwością, kiedy pierwsze te komentarze się objawią z boku. Na razie mamy niezłą ekipę, bo już prawie 16-17 osób. Witajcie serdecznie. No, rozgrzewamy się, panie i panowie. Zatem na pierwszy ogień, tuż po powitaniu, pogoń za nowością. Takie hasło sobie zapisałem, żeby o nim powiedzieć. Pogoń za nowością, coraz to nowsze zabawy, coraz to nowsze sposoby bawienia ludzi pojawiają się i jest to dobre. Nakręca to bardzo internet, YouTube, Facebook, gdzie co chwilę każdy chce pokazać coś nowego, coś fajnego. O, może coś nowego, niekoniecznie fajnego, do tego zaraz dojdziemy. Chciałbym od razu na wstępie zaznaczyć, że pogoń za nowością czasami odbywa się kosztem jakości, co też nie idzie w parze z weselami. Ale cóż, nie jestem alfą i omegą. Od 20 lat staram się coraz lepiej prowadzić wesela, coraz lepiej prowadzić zabawy na weselu i od 5 lat, jak dobrze wiecie, prowadzę też szkolenia dla DJ-ów, wodzirejów, zespołów muzycznych z tego, co fajnego można zrobić, aby ludzi zintegrować i rozruszać na imprezach. Przypominam, nowa jakość rozrywki już niebawem rusza, myślę, że druga połowa września. Nie obiecuję. Druga połowa września prawdopodobnie nowa jakość rozrywki 8 wystartuje. Zapraszamy serdecznie. Niedługo będą szczegóły i na pewno zabaw weselnych nie zabraknie, które jeszcze damy radę w tym sezonie wykorzystać, który już za moment się rozpocznie. Dobrze. Zabawy na weselu. Sprawdzam, czy się jakieś pytanko nie pojawiło. Strasznie się dziwnie czuję w roli jedynego rezydenta, gdzie nikt mnie nie może zastąpić w mówieniu. Wszystko muszę mówić sam. Chciałbym, żeby to w miarę energicznie szło. Ale zobaczymy. Ocenicie mnie na koniec. Zacznijmy najpierw wstęp. Zabawy na wesele i taka bardzo, bardzo krótka historia zabaw weselnych, którą mogliście czytać, jeżeli lubicie lektury szkolne. Na przykład Chłopi Raymonta, tam już pojawiały się zabawy weselne. Była to, pamiętam, dziwna, do dzisiaj wydająca mi się bardzo dziwna wizyta jakiegoś chochoła, jakieś dziwne ludowe obrzędy i tak dalej. W ogóle wszystko, cała akcja przecież rozgrywa się w ciemnej wiosce, gdzie krowa umarła na paskudnika, więc no, może złe skojarzenie na początek, że zabawy się wam będą kojarzyły zaraz z wioską, ale spokojnie, drugi przykład powinien troszeczkę zmienić wasz światopogląd, mianowicie Adam Mickiewicz i pan Tadeusz. Tam też pojawiają się zabawy weselne. Pojawia się polonez, który, jak niektórzy uważają, jest tańcem studniówkowym. No niestety, 100 lat wcześniej, zanim jakakolwiek kobieta mogła wejść do uczelni wyższej, już wtedy organizowano polonezy na weselu. To była stara, piękna polska tradycja, do której jako wodzirej staram się wracać,
zachęcać młode pary, choć nie zawsze mi się to udaje, jednak ten polonez naprawdę jest piękną, tradycyjną wartością dodaną do imprezy. Na pewno dużo lepszą niż wizyta chochoła czy współczesne adaptacje pod tytułem porwanie pani młodej i wywiezienie jej na taczce. Zastanawcie się, którą wersję wolelibyście na weselu. Czy poloneza, czy porwanie młodej pani i wywiezienie jej na taczce. A propos, opowiedzmy sobie jeszcze chwilę o oczepinach, słowem wstępu. Oczepiny to też bardzo, bardzo, bardzo stara tradycja weselna. Oczepiny tak naprawdę wzięły swoją nazwę od czepca. Czepca, czepiec, czyli takie nakrycie gospodyni dobowej, które nakładano pannie młodej, no już żonie, na głowę, jako symbol tego, że teraz będzie gospodynią w domu. Panu młodemu jako drugą część nakładano kapelusz, bo wiadomo, że musiał zostać gospodarzem, więc taki gospodarski kapelusz. No i krótko mówiąc, zrobiono sobie z nich takie małe ludowe pośmiewisko, troszkę poprzyśpiewywano i no i tyle, no generalnie nie rozczulajmy się nad tym. Nie chciałbym siedzieć tutaj do północy i opowiadać o zabawach, które pewnie usłyszycie tylko od waszych dziadków, że kiedyś coś takiego było. Ja osobiście przez całą swoją karierę spotkałem się trzy razy z życzeniem, żeby na oczepiny pojawiły się przyśpiewki. No, był to właśnie taki typowy przypadek, gdzie ktoś tam bardzo, bardzo stary z rodziny kiedyś prowadził wesela i uważał, że bez tego się po prostu zabawa na weselu odbyć nie może. Muszą być przyśpiewki oczepinowe i koniec. Natomiast minęło od tego czasu już troszkę, więc nie jest tak źle. Idziemy do przodu. Artur. W moich stronach coraz bardziej odchodzi się od zabaw, bo wolą się bawić przy muzyce i też zastanawiam się, jak kolega poniżej, jak ma to teraz wyglądać, rekwizyty, chęć improwizacji. Dobrze, dobrze. Arturze, zaraz odpowiemy na to pytanie właśnie odnośnie muzyki. Świetnie, że dorzuciłeś nam taki właśnie temat, że ludzie chcą coraz więcej potańczyć. Mam nadzieję, że swoją pokrętną tutaj wywodologią dotrę do tego momentu i dostarczę wam informacji na ten temat. No to jedziemy. Dlaczego prowadzimy zabawy na weselu? Koledzy, koleżanki po fachu, zapraszam, możecie napisać, dlaczego wy uważacie, że zabawy na weselu powinny być. Na razie wyjdźmy z założenia, że powinny być na weselu zabawy i dlaczego je prowadzimy. Czy tylko dlatego, że kiedyś tam dawno temu był polonez na weselu Tadeusza i Zosi? Czy tylko dlatego, że goście tego chcą? Czy dlatego, że my tego jako prowadzący chcemy? Czy po prostu tak się przyjęło i już? Nie wiem. Napiszcie, jakie jest wasze zdanie, a ja za chwileczkę będę się dzielił swoim przemyśleniem. Witam nowych. Jarek, o, jak zwykle Jarek powinien dostać już odznakę stałego bywalca, chyba jest na większej ilości live'ów niż ja, jeśli jest taka możliwość. Otóż, dlaczego prowadzimy zabawy? Uważam, że jesteśmy wynajmowani przez parę młodą po to, aby było urozmaicenie, Marcin, pięknie. Jesteśmy wynajmowani przez młodą parę po to, aby jak najlepiej rozbawić gości weselnych, aby zabić nudę i państwo młodzi, szukając świadomie bodzireja, DJ-a na swoją imprezę, czy też DJ-a, wyszukują kogoś, kto wpasuje się w widełki tego, jak oni te imprezy widzą, ale także są świadomi tego, jak ich rodzina się bawi i co będzie lubiła. I też zdarzały się przypadki, że młodzi mówią, no wiesz, fajnie, wszystko chcemy, ale ten polonez u nas, wiesz, nie przejdzie, wiesz, nie taka rodzina, my tego nie łapiemy i koniec. Jak najbardziej rozumiem taką sytuację. Dobrze. Wynajęci jesteśmy po to, żeby zrobić jak najlepiej swoją usługę, jak najlepiej rozbawić gości
I tu wielu kolegów po fachu pewnie stwierdzi, że jak to, przecież ja jestem tutaj showmanem, ja robię swój program, mój program jest najlepszy, mój program zawsze działa, ja nie będę nic zmieniał, dodawał żadnych zabaw, robił czegoś nowoczesnego, bo 20 lat tak jeżdżę i 20 lat ciągle mi się to sprawdza. Są takie przypadki, natomiast ja nie chcę tutaj kogoś krytykować. Oczywiście dojdę do tego tematu, że nieważne co robimy, ważne jak robimy. Taki mały spoiler tego, co będziemy omawiać pod koniec. Jesteśmy po to, aby ci goście się bawili, nie po to, żeby im zagrać najlepszą muzykę, nie po to, żeby im zagrać to, co my uważamy, że jest najlepsze, tylko po to, żeby oni nie zapomnieli tej nocy przez długie lata. I jeżeli się ze mną zgadzacie, możecie napisać takie krótkie tak, albo pokiwać głową, jak to robił nasz niedawny gość. Okej, co jeszcze poza rozbawieniem gości jest taką bardzo ważną rzeczą, którą robię na weselach i mam nadzieję, że wy także? Przełamywanie lodów. To jest chyba najważniejsza rzecz, która odbywa się na początku wesela, którą organizuje osoba prowadząca, czyli wszyscy wchodzą w nowe miejsce, młodzi w niesamowitym stresie, goście też, no kamera, no fotograf, nie znają połowy ludzi, wszyscy poprzebierani i jest troszkę drętwo, jest troszkę sztywno i naszym zadaniem jest przełamać te lody. Oczywiście przełamywanie tych lodów odbywa się od początku wesela, a nie tak jak głosi stara szkoła DJ-ów, która uważa, że najpierw się muszą napić, a potem po 24 to już tam będą wszystko umieli zrobić. Okej, co tu się napisało? Okej, Paweł, musimy integrować towarzystwo. Świetnie, Paweł, genialnie, wyprzedzasz mnie tutaj z myśleniem. Co jeszcze? Przełamywanie lodów to jedno, ale uwaga, co ciekawe, dobrą zabawą też prowadzący jest w stanie zastąpić alkohol na imprezie. Poprawcie mi, jeżeli się mylę, ale śmiało stwierdzę, że ludzie na weselu piją dlatego, że się nudzą. Bloczek, przerwa, bloczek, przerwa, bloczek, przerwa. Monotonia. Zaczyna się od wolnego, dwa wolne, dwa średnie, jeden szybki i na jednego. Dwa wolne, dwa szybki i na jednego. Ta schematyczność wesela, jeżeli jest tylko i wyłącznie grane, powoduje monotonię, powoduje zmęczenie, znudzenie ludzi, a jeżeli wesele jest urozmaicone, nie mówię tutaj przesadnie urozmaicone, ale jeżeli coś fajnego się dzieje w ciągu nocy, wtedy naprawdę ludzie potrafią wypić mniej. Wstydzą się, tak Paweł, wstydzą się wszystkiego i naszym zadaniem jest ich troszeczkę rozluźnić. Dobrze. Kiedyś, jak organizowało się zabawy, pewnie pamiętacie, może wymienię sobie kilka takich zabaw tradycyjnych, które pamiętam, które były jak zaczynałem, czyli dzień z życia rodziny, tudzież wycieczka do zoo, bieganie wokół krzeseł, kto szybciej, kto śmieszniej i kto się głupiej wywróci. Kareta, która troszkę później się pojawiła, czyli bieganie wokół krzeseł, a jak ktoś nie pobiegł, to musiał wypić karniaka. Nie wiem, o, dmuchanie mąki, gdzie kładło się na talerzyku 100 zł i potem para gości musiała dmuchać, no, z zawiązanymi oczami, ubrani w garnitury oczywiście. Dmuchali tę stówę i który tam zdmuchnął stówę, wygrywał tę stówę. Problem polegał na tym, że dmuchali wprost na siebie, a na talerzyku stówa została zastępowana dużą porcją mąki. No, jak się zapewne domyślacie, nie wyglądali oni na najbardziej szczęśliwych ludzi na świecie, kiedy się zabawa kończyła. Te przykłady można by mnożyć, ale generalnie skróćmy to do zabaw, które musiały znaleźć jakiegoś zwycięzcę.
Zwycięzcę, który w cudzysłowie zwycięzcę, nie nazwałbym tego zwycięzcą, typu konkurs tańca z, nie wiem, z miotłą, konkurs tańca na zasadzie jakieś śmieszne tańce, czy też taniec na gazecie, czy też przekładanie marynarek, czy też układanie sznurka z ubrań. Ojejka, ile tych zabaw było. Może nie wymieniam celowo tych najgorszych, ale takie, których pary młode sobie już nie życzą. Te zabawy, no, kiedyś były fajne. Dzisiaj zabawy, w których ma być tak zwany zwycięzca, który zrobi z siebie największe pośmiewisko, który najbardziej się rozbierze, najbardziej się poniży, bardzo niemile są widziane. To są momenty, których na weselu raczej moi klienci nie chcą oglądać. Nawet pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa, pierwsze zdanie to jest: my czegoś takiego nie chcemy, my byliśmy na weselu, widzieliśmy i to ma się u nas nie pojawić. Panowie, jeżeli robicie jeszcze takie klasyczne zabawy, stare, nie ma w tym nic złego, bo niektóre po lekkim tuningu, po lekkim odświeżeniu, po zmianie zasad jeszcze dają radę. Zabawy, które dawno temu robiliśmy na weselu, po zmianie koncepcji, gdzie mają nie ośmieszać gości, upijać i rozbierać, tylko integrować, tak jak już tam wcześniej padła wypowiedź, naprawdę nadal się spisują. I można z powodzeniem stosować je w swojej pracy. Dzisiaj coraz więcej jest tych nowych rzeczy, ale o nich za chwileczkę powiem. Dobrze. Ilość czy jakość oferowanych atrakcji? Jak myślicie, czy lepsza jest oferta DJ-a, który w ciągu nocy zrobi 10 zabaw? Czy druga oferta DJ-a, który zrobi dwie epickie zabawy, które na długo zapadną w pamięć gości? Czy ilość, popisywanie się tym, że jestem mega tancerzem, komikiem, żonglerem, konferansjerem, prowadzącym teleturnieje i tak dalej, w wielu, wielu, wielu różnych aspektach, no nie można być we wszystkim dobrym, więc gdzieś tam pojawią się słabe momenty. Czy lepiej właśnie być takim szczerym chłopakiem, powiedzieć, że ja jestem DJ-em, ja puszczam muzykę i robię odrzepinę, i to na tym polega moja praca. Jeśli czegoś takiego chcecie, to proszę bardzo, możecie działać. O, Paweł oczywiście podkreśla jakość właśnie. Pogoń za nowością, pogoń za jakością, dwie różne rzeczy. Dobrze. Moim zdaniem nie jestem w stanie powiedzieć: kochani, na waszym weselu za tydzień zrobię 4 zabawy. Chciałbym na siłę zrobić te 4 zabawy i mógłby to być największy błąd. Mogłoby się okazać, że dwie to już byłoby dla tych gości za dużo. Albo inaczej, ustaliłbym, że dwie mają być, a goście chcieliby 10. I tutaj kłania się przede wszystkim to, żeby dopasować ilość, jakość, rodzaj do gości. Świetnie, Marcin Błaszkiewicz. Najważniejsze są tańce, a reszta to dodatki, co nas wyróżniają. Mega świetne powiedzenie. Najważniejsze są tańce. Super. Zgadzam się z Tobą. Zaraz przejdziemy do rozliczenia zabaw na czynniki pierwsze, rozłożenia zabaw na czynniki pierwsze i rzeczywiście przyznam Ci w 100% rację. Dobrze. Poziom wesela, jaki kiedyś był, dajmy na to lata 90. Wielu z Was już jest młodszych, także krótki rys historyczny. Wyobraźcie sobie, że w domu weselnym do wysokości 1,5 metra jest drewniana boazeria na ścianach, powyżej farba kredowa, na suficie balony, zero klimatyzacji, jakiś tam wentylator chybocący się na środku sufitu. Podłoga to stare, nieheblowane deski. Na scenie
kapela, która tam no, lepiej się bawi od gości. Na stołach nie ma obrusów, jest cerata. Na ceracie stoją wielkie, pełne petów popielniczki. Wtedy jeszcze nie były w modzie wytwornice dymu, hejzery i tak dalej, wyrzutnie. Nie były potrzebne. Wtedy ludzie zapewniali odpowiednią ilość zadymienia sali. To prawda. Teraz wesela powróciły do stodu, bo jest taka moda, takie rustykalne wesela w stodołach, ale to już nie są te same wesela, to już nie są te same stodoły, to jest tylko wystrój. W tym wystroju odbywają się naprawdę eleganckie imprezy. Imprezy z klasą w gustownie urządzonych lokalach, które swoim stylem przypominają już ten stary, no, stary styl weselny. Aha, 100 tysięcy kapeluszy, Paweł. No, to jakaś część tutaj wypowiedzi, ok. Zaraz dotrzemy. Wesele stało się imprezą prestiżową, imprezą elegancką, która już, to już się nie zmieni. Imprezą prestiżową wesela zostaną. Czy one się będą odbywać właśnie w stodole, czy one się będą odbywać w pięknej restauracji. Nie spotkałem młodej pary, która chciałaby zrobić ze swoich gości pośmiewisko, która no, chciałaby po prostu wiochy na swoim weselu. Może chcieli na wsi, ale niekoniecznie wiochę. Dobrze. Podział zabaw. Co robimy na weselu? Teraz się niektórzy dowiedzą. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto robi wszystko. Otóż muzyka, granie muzyki, miksowanie, odkładamy zupełnie dzisiaj. To nie nasz temat. Tematem są zabawy weselne. Pozwoliłem sobie je podzielić na różnego typu konkursy. Te stare konkursy, których już nie należy robić, te klasyczne konkursy, które, jak już wspomniałem, po małych poprawkach jeszcze się nadają do czegoś, i nowoczesne konkursy, których jest coraz więcej. Pozwólcie, że tak jeszcze wymienię te zabawy integracyjne, te nowoczesne konkursy, nazwijmy je zabawami integracyjnymi, bo tu już nie chodzi o wyłonienie kogoś, kto się najbardziej rozbierze, tylko o rywalizację pomiędzy rodzinami, pomiędzy płciami, w zależności jak to sobie zorganizujecie, czy rywalizację pomiędzy młodzieżą a starszymi gośćmi na weselu. Słynne dźwigi, które już od wielu lat robię i widzę, że wielu z Was też robi, są świetnym przykładem takiej nowoczesnej zabawy, która angażuje bardzo dużą ilość gości weselnych, która nikogo nie zmusza, ale jeżeli już ktoś złapie za te sznurki, wpada jak śliwka w kompot i pracuje w zespole nad wspólnym sukcesem. Trochę mi zaschnęło w gardle, trochę się nagadałem. Co dalej? Wszelkie formy zabaw z rekwizytami, jakieś tańce z kapeluszami, tańce z maczugami czy z rękawiczkami, jak tam czasami widzę na różnych waszych filmach, też nazwijmy to zabawami integracyjnymi, ponieważ w jakimś stopniu integrują gości, sprawiają, że stają oni się częścią jednej wspólnej grupy, która coś wspólnie robi i ma to swój urok. Animacje taneczne i tańce integracyjne jako dodatek do tego, co jest najważniejsze, czyli do tańca, do muzyki, też wpisałem w zabawy. To jest strzał w dziesiątkę. A Tomaszu, które strzał w dziesiątkę? Proszę Cię, napisz, bo ja widzę to z kilkunastosekundowym opóźnieniem i nie wiem, o co chodzi, więc poproszę Cię o więcej informacji. Dobrze. Animacje, tańce integracyjne. Wiem, że większość z Was robi. Ja Wam powiem, że wcale nie robię od początku swojej kariery tańców. Pierwsze co, to było 10 lat temu, może 11, zaczęły się te hey baby i tak dalej pojawiać na weselach. Chciałem to prowadzić, ale miałem strasznego pietra. Stresowałem się niesamowicie i odważyłem się dopiero wyskoczyć, poprowadzić animacje taneczne po półrocznym kursie tańca towarzyskiego. Taka moja ciekawostka. Jeśli się czegoś boicie, po prostu
No, podejdźcie do tego zawodowo, nauczcie się, albo po prostu wskoczcie na głęboką wodę. Aha, Tomek jeszcze wychwala sznurki, że to strzał w dziesiątkę. Tak, to prawda. Pociąg Maciej Herbal. Ciekawy przykład, czyli pociąg ze stacjami. No, są tutaj jakieś pary młode, mam nadzieję, chociaż w komentarzach nie piszą, że są, ale mentalnie je wyczuwam, więc o co chodzi w pociągu ze stacjami? Słów kilka, czyli jedzie pociąg z daleka i co chwilę się zatrzymuje w różnych częściach świata, gdzie tam przez powiedzmy minutę z partnerem mamy zatańczyć do charakterystycznego z tamtego rejonu kawałka. Zabawa dosyć ciekawa, dosyć absorbująca, taka, przy której goście mogą się wykazać tym, że potrafią zatańczyć polkę, walca, potrafią zatańczyć tango. Natomiast większość wesel, na których ja gram, nie prowadzę tej zabawy z takiej prostej przyczyny, że jest to dosyć długi maraton, dosyć taki męczący dla gości. A z drugiej strony, nie wiem, może mi się znudził, bo X lat tak robiłem ten pociąg. Mam nadzieję, że tutaj, jak Maciej wspomniał, jemu się ten pociąg jeszcze sprawdza. Może Maciek jest nawet mistrzem Polski w robieniu pociągu ze stacjami na imprezach i dlatego ten temat poruszył. Ja nie, ja odszedłem szukając innych inspiracji. Zresztą o tym też powiem, że przez te 20 lat ciągle coś zmieniałem. Nie było praktycznie w moim wykonaniu dwóch identycznych wesel. Zawsze każde było troszeczkę inne. Na każdym próbowałem się stać nieco lepszy. Dobra, omówiliśmy animacje taneczne, wróciliśmy na chwilę do pociągu, omówiliśmy dźwigi. Co jeszcze jako zabawy można potraktować? Pozwólcie, że zaliczę też wszelkiego rodzaju tańce odbijane, kółeczka, wężyki i tak dalej. Takie rzeczy, które można poprowadzić zza konsoli, niekoniecznie wchodząc między ludzi, niekoniecznie zbiegając ze sceny, łapiąc kogoś za ręce i tak dalej. Po prostu rzeczy, które przy lekkim pokierowaniu powstają same. Też są fajną wartością dodaną. Ale jako zabawę typową na weselu, nie. O, Arkadiusz Augustyniak też pisze, że pociąg ciągle daje radę. Dobrze. Arku, obiecuję ci, no może w tym miesiącu, na którymś weselu, przypomnę sobie, jak to się robiło, ten pociąg. Może rzeczywiście odgrzeje sobie tę zabawę. W końcu człowiek całe życie się uczy, a robienie czegoś nowego to nie zawsze pęd do przodu. Czasami trzeba się dwa kroki wrócić, żeby sprawdzić, że coś jeszcze ma pewną wartość, którą można zastosować. Zabawy śpiewane. Niedawna zabawa Voice of Wesele, czy karaoke, czy rodzinne, 100 lat, czy wszelkie inne odmiany typu śpiewanie piosenek na jakąś literę, czy jakiś tam wykonawca rzucony, czy jakiś motyw przewodni i goście mają do tego dośpiewać piosenki, czy jak to leciało, o też można powiedzieć zabawa śpiewana, czy też zabawa polegająca na tym, że ktoś słucha kawałka i ma go w formie takiej na 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 na, na zaśpiewać, a jego drużyna odgadnąć, co to jest za kawałek. Też zaliczamy. Znowu muszę przeczytać komentarze. Zmienić. Dobrze. Staram się być na bieżąco z tymi komentarzami. Ciekawe, jak to potem wyjdzie. Okej. Pewnie Was interesuje, co dalej. Najfajniejsza rzecz, która się pojawiła, tak właśnie w środku stawki, czyli quizy. Od zwykłych zabaw, zwykłych konkursów należy odróżnić quizy, ponieważ to taka troszkę inna liga. Familiada, test wiedzy o młodej parze, wybuchowa paczka, literki, jak to leciało. Takie zabawy ze swojej oferty sobie dopisałem jako zabawy związane z quizami. Do quizów trzeba coś niecoś przygotować, trzeba przygotować
odpowiedzi od młodej pary, bo oczywiście familiada weselna, na weselu no, muszą być pytania związane z młodą parą, więc wcześniej trzeba im pytania wysłać, odpowiedzi trzeba uzyskać. Test wiedzy o młodej parze podobnie, z tym, że tu jest z wykorzystaniem telefonów, które robią za pulpity i wszyscy mogą sobie wciskać, odpowiadać. Wadą oczywiście jest czasami brak zasięgu na sali, który uniemożliwia przeprowadzenie zabawy. Wybuchowa paczka, czyli zabawa z programu Kocham Cię Polsko, czy nie, jak to było? Chyba tak, Kocham Cię Polsko, tak. Zabawa, która świetnie się spisuje na oczepiny. O, pięknie, Michał. Zaraz do tego dojdziemy. Literki, czyli wielkie litery na koszulkach, z których trzeba układać hasła. Jak to leciało, to Bartka Gębskiego, taka autorska zabawa, która jest do nabycia na stronie Nowej Jakości Rozrywki cały czas, polegająca na tym, że jest to teleturniej zaadoptowany na potrzeby zabaw dla dzieci, wesel, imprez firmowych, gdzie goście muszą zgadywać tekst piosenki. Jeżeli chcecie, można sobie pobrać demo, obejrzeć, postudiować, jak to działa i przećwiczyć. Za chwileczkę będę na Michała pytanie, czyli jaką zabawę polecam na otwarcie wesela, odpowiadał, tylko dokończę sobie ten wątek z rodzajami zabaw. Ok. Dodałem jeszcze oczepiny. Przy oczepinach wiele razy spotykam się z tym, że są różnego typu zabawy prowadzone przez zespoły, gdzieś tam na filmach, na teledyskach oglądam, że tych zabaw jest multum. Wszystkie są w czasie oczepin. W czasie oczepin jest tort, jest podziękowanie dla rodziców, jest wybory, są wybory nowej, młodej pary, są różnego rodzaju konkursy wyścigowo-pościgowo-pijackie i kończą się około godziny w pół do drugiej, gdzie goście są już upici, zmęczeni, znudzeni i myślą tylko o tym, żeby się wydostać z tego wesela. Ja oczepiny robię bardzo krótko. Uważam, że całe wesele trzeba prowadzić, trzeba trzymać ludzi w napięciu, pozwalać im szaleć, podkręcać im tę śrubę, a przy oczepinach już nieco bardziej pozwolić im się usamodzielnić. Czas, kiedy kamerzysta zaczyna zwijać kable, fotograf pakować aparat do futerału, to jest początek najlepszej weselnej zabawy i tutaj no, nie powinniśmy hamować inwencji gości. A propos jeszcze, podziękowanie dla rodziców, no też można zrobić jako tam jakaś zabawa, jakiś element, który prowadzimy na weselu. Czasami są to filmy, czasami są to tańce dla rodziców, czasami są to prezenty, przemówienia. Też jest jakaś forma tego poprowadzenia z naszej strony potrzebna, ale taka raczej troszkę doradcza, jak zrobić podziękowanie dla rodziców, kiedy na przykład nie ma taty lub rodzice są, ale są po rozwodzie. No, temat podziękowań jest długi, długi i chyba zrobimy o tym oddzielny kiedyś podcast, oddzielnego live'a, żeby omówić ten temat. Mam nadzieję, że jesteście tym zainteresowani. Co dalej? Specjalne atrakcje, których może nie to, że nie robi nikt inny, ale bardzo niewielu DJ-ów, niewielu wodzirejów robi. U mnie taką atrakcją rzadko spotykaną jest na przykład sabrasz, czyli otwarcie szablą szampana na początku wesela i poczęstowanie nim pary młodej, co wygląda dosyć kozacko. Lubię ten akcent i wiele par młodych właśnie wybierając mnie to, a ta szabelka to będzie? Tak, będzie. Okej, okay. Chociaż zdarzają się oczywiście trudne momenty, wypadki, jakieś tam butelki, które się nie chcą otworzyć, ale jest przynajmniej ten dreszczyk emocji na początku. Co się stanie? Nie? Czy mi się uda, czy mi się nie uda? I to nastawienie gości, którzy czekają na błąd, czy odetnę sobie palec, czy też nic z tego nie będzie. O! Paweł Szumlas, oczepiny, góra 20 minut. Paweł, ja Cię lubię za to. Piękny tekst i też uważam, że te 20 minut na wybranie nowej młodej pary i zorganizowanie jakiejś zabawy dla tych kawalerów i panien to jest optymalnie. Wiadomo, czasami idzie się troszeczkę w dłuższe oczepiny, kiedy naprawdę ludzie chcą się bawić, a czasami robi się jeszcze krócej, jeżeli towarzystwo jest tylko i wyłącznie taneczne. Co jeszcze? Rzeczy, które zdarzały mi się na weselu, czyli na przykład instrumentaliści.
Nie chwaliłem się jeszcze, ale miałem wesele, gdzie na parkiecie stały przez pół imprezy dwa piękne fortepiany, no jakiejś tam światowej klasy, nie pamiętam nazwy, i koncertowali sobie takie miksmasze sobie robili goście, którzy na nich grali. Łączyli sobie na dwóch instrumentach przeboje od Nie płacz Ewka po ten przeboje Tiesto. No, mucha nie siada. Można zrobić takie cuda i naprawdę wychodzą. Co jeszcze? Komik, iluzjonista, showman, wokalistka, nie wiem, śpiewający Wodzirej, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha. Różne rzeczy. Jak widzicie, jest tego multum. I teraz, gdyby ktoś chciał zrobić wszystko na weselu lub chciał... Nie da się. Coś trzeba wybrać. A jeszcze nie wspomniałem o dzieciach. Ojej. Jeszcze dzieci są na weselu. Nie wiem, jak wy podchodzicie do tematu dzieci. Ja uważam, że jeżeli jest bardzo, bardzo mało dzieci, typu dwójka, trójka, to zostawiam ich spokojnie, nie zaczepiam, nie atakuję, pozwalam im się bawić po swojemu. Natomiast uzgadniam z młodą parą, jeżeli jest większa grupa młodzieży, staram się też coś dla nich przygotować, poświęcić jakiś tam czas, może pół bloczku, może coś tam zrobić w przerwie z chustą animacyjną, może skręcić parę balonów, może też przebrać mojego pomocnika za minionka, żeby z nimi troszeczkę polatał, zrobić jakiś taniec z dzieciakami, ale to już zależy od tego, jakie to jest wesele. Zaleta tego rozwiązania jest taka, że kiedy ja się troszeczkę poświęcę dla tych dzieci, troszeczkę z nimi się pobawię, niejednokrotnie stają się moimi asystentami, moimi największymi pomocnikami na weselu i zaczynają przychodzić, proszę pana, kiedy tutaj będziemy mogli coś tego tam zrobić. No, jestem wtedy bardzo dumny, bo o to mi właśnie chodzi, żeby dzieci stały się częścią tego wesela, żeby czuły, że odgrywają w nim ważną rolę, a nie tylko biegają gdzieś sobie w kącie sali za jakimś samochodzikiem. Do tego sposobu prowadzenia zabaw weselnych nie doszedłem od razu. Długie lata namawiałem młode pary na to, żeby nie zapraszały dzieci na wesele, żeby dzieci nie było, żeby dzieciaki po prostu siedziały w domu, ewentualnie przyszły na poprawiny i to wszystko. Po prostu uważałem, że dzieci na weselu być nie powinno, bo przeszkadzają. No i co się stało? Jakaś zawieszka, ale pozostańcie. Mam nadzieję, że ta transmisja za chwileczkę się odnowi. Oczekiwanie na transmisję wideo. No, mam nadzieję, że zaraz wskoczymy od nowa. Jest już obraz. Przepraszam was bardzo za małe potknięcie. O, coś już ruszyło. Ale masakra. No, takie rzeczy się zdarzają na żywo. Jestem, nadal mnie nie ma. Jestem, nadal mnie nie ma. Jestem. O, działa. Dobrze. Odświeżę sobie tylko stronę na Facebooku, że lecimy dalej. I już mogę zaczynać do was mówić. No właśnie, dzieci na weselu mogą być fajne i mogą być niefajne. Dużo zależy od tego, co też sama młoda para sądzi o dzieciach, czy mają dzieci, czy chcą mieć dzieci, czy lubią dzieci, bo no oni płacą i oni oczekują od nas, że spełnimy ich wymagania, zrealizujemy plan, który sobie założyli. To tyle. Teraz tak, podział zabaw mamy, jeszcze go tylko streszczę, czyli poza muzyką, konkursy starego typu, konkursy poprzerabiane na nowsze wersje, nowoczesne konkursy, zabawy integracyjne, czyli dźwigi i tak dalej, animacje taneczne, tańce integracyjne, zabawy różnego typu dla dzieci, zabawy związane ze śpiewaniem, quizy jak familiada, test wiedzy, wybuchowa paczka, oczepiny, podziękowania dla rodziców, specjalne atrakcje i tak dalej, komicy, iluzjoniści. Jak widzicie, tych elementów zabawowych, które na weselu mogą się pojawić,
poza muzyką jest szalenie dużo. Mam nadzieję, że nie próbujecie teraz sobie zapisać, że wszystkie te zabawy mają się koniecznie pojawić na waszym weselu, ponieważ byłoby to nie do zrealizowania. Było pytanie odnośnie najlepszej zabawy na rozpoczęcie wesela. Rozumiem, że chodziło o zabawę, która rozpoczyna wesele w momencie rozpoczęcia zabawy po pierwszym tańcu. O, tak to opiszmy. Młoda para zatańczyła swój pierwszy taniec i co teraz? Stoi w kółeczku 100 osób, drętwo na siebie patrząc, jak ich zachęcić do tańca, do zabawy. Najczęściej stosowanym przeze mnie chwytem to był walczyk, niespodzianka, czyli dwa kółeczka, panie do środka, panie na zewnątrz, w rytmie walca kręcimy kołem, odwracamy się, zapraszamy do walca, potem wracamy do kół i tak kilka razy odbijamy w ciągu tego walca, nie za mało, nie za dużo, żeby to miało jakiś swój smak, przez co troszeczkę goście się rozluźniają, ponieważ w ciągu jednego 3-minutowego kawałka zdążyli zatańczyć z kilkoma różnymi osobami na tym weselu i już nie czują takiej trwogi do tego, że są obcy wśród nas. Nie zawsze robię walczyk. Często sięgam też po bardziej klasyczne formy, nowoczesne, jakieś no po prostu inne przeboje na podobnej zasadzie, ale nie brzmiące tak klasycznie, bardziej nowoczesne. No, okej, zobaczmy, co się dzieje. Już nie czuję takiej trwogi do tego, że są... Przepraszam, przełączałem sobie transmisję. O, jak robić teraz... Okej, już widzę pytania. Przerwało transmisję, jestem, hello, dobra, witamy, siema, są wszyscy. Jak robić teraz zabawy i konkursy? Marcin Błaszkiewicz. No Marcinie, ten cały live to jest próba odpowiedzenia na te sytuacje. Jeżeli chodzi ci o koronawirus, o sytuację, jaka teraz zapanowała, czyli o ten lęk ludzi do integrowania, dotykania czy oddychania na siebie, to dla nas dosyć trudny etap w pracy. Pamiętajmy, że w rodzinach mogą wzajemnie ludzie tam się dotykać, siedzieć blisko siebie i tak dalej, natomiast łączenie dwóch rodzin z różnych części Polski to już jest jakieś tam ryzyko. I generalnie w opisach, co należy robić, jest przedstawione, żeby minimalizować ryzyko zakażeń, więc trzeba stosować na razie przynajmniej takie zabawy, które nie powodują wśród gości za dużej szansy na zakażenie, czyli coś mi tu przerwało znowu. No dobrze, ale zaraz wrócimy, nie martwcie się, pewnie znowu przerwało. Ja sobie będę mówił, jeżeli transmisja będzie pocięta na kawałki z jakimiś problemami, to i tak nagrywam to na OBS-ie i wrzucę całości dostępną jeszcze raz na Facebooka. Zobaczymy. Ach, te problemy techniczne. Uwielbiam to. Znowu wróciliśmy. Także krótko zwięźle na temat. COVID-19 w temacie integracji na weselu. Trzymanie się za ręce, przytulanie, mizianie, wymienianie partnerów w tańcu. Tego bym troszeczkę unikał, zwłaszcza w tej chwili na początku wesela, żeby nie powodować zbędnego stresu u ludzi. Tak jak animacje, tak jak tańce integracyjne, teraz raczej powrócą one w formie bardziej bezkontaktowej, takiej bliższej zumby, żeby też zminimalizować ryzyko. Zabawa z dźwigami oczywiście jak najbardziej przejdzie, ponieważ każdy trzyma swój sznurek i za bardzo kontaktu ze sobą nie mamy, możemy się spokojnie bawić. Natomiast wszelkiego typu kapelusze, rekwizyty, już bałbym się to dawać ludziom, to już może być odebrane jako takie niepotrzebne narażanie i w 99,9% przypadków nic nikomu się nie stanie, ale podejrzewam, że jedna na 100 000 osób
akurat zachoruje, może nawet nie w związku z zabawą weselną, i zawsze będzie możliwość, bo to DJ nam coś tam i to na pewno przez niego. Także uważajmy na to. Ach, mam nadzieję, że odpowiedziałem na to chyba najtrudniejsze pytanie, jakie dzisiaj będzie. Co jest najważniejsze w zabawach? Najważniejsze w zabawach jest umiar. Umiar, czyli ani za dużo, ani za mało, tylko na poziomie tego, co możemy tym ludziom zaoferować, żeby było jeszcze odebrane pozytywnie. Dla mnie lepsze jest wesele, na którym jest jedną zabawę za mało niż jedną zabawę za dużo. Zawsze lepiej mały niedosyt niż nadmiar atrakcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o atrakcje, które no, nie zawsze są super wysokiej jakości. Lepiej zrobić dwie gry idealnie niż jedną super i pięć byle jak. Pytanko, czy ludzie chcą zabaw na swoim weselu? Bardzo często trafiają mi się zapytania młodych par, które mówią, że one nie chcą zabaw na swoim weselu. Napiszcie w komentarzach, czy macie podobnie, czy też trafiają wam się pary młode, które nie chcą zabaw na swoim weselu. Jeżeli tak, to co z nimi zrobić? Jeżeli chodzi o mnie, ja zwykle szukam przyczyny tego problemu, dlaczego młoda para nie chce zabaw. Często są to wspomnienia z innych wesel, gdzie pojawiały się jakieś poniżające, żenujące, super kiepskie zabawy, które no, nie nadawały się absolutnie do niczego. Nic sobą nie wnosiły, tylko ośmieszały gości, tylko upijały gości, to co już wcześniej powiedzieliśmy. I po prostu uważały, że nie chcą tego na swojej imprezie. Kropka. Jeżeli w czasie rozmowy dochodziliśmy do wniosku, że mogę ich zaskoczyć innymi zabawami i proszę ich o taką jedną próbę, żebyśmy na przykład zrobili na wstępie taką familiadę. Jeżeli wam się to spodoba, to potem ja przejmuję kluczyki od wesela i ja je będę prowadził po swojemu. Zwykle jest zgoda i jakoś to się rozgrywa. Natomiast wiadomo, para parze nierówna i każda ma swój pomysł na wesele. Zdarzało mi się prowadzić wesela, na których nie było żadnych zabaw, żadnych animacji. I też są to fajne imprezy. Jak już mówiliśmy wcześniej, jak już wcześniej padła wypowiedź, że najważniejsza na weselu jest muzyka, taniec, zabawa, a reszta, czyli zabawy, to mają być bardzo fajne dodatki, dodatki, które wnoszą do imprezy coś wartościowego, jakiś pierwiastek integracji, coś, co ludzie będą wspominać, coś, co będą miło przeżywać, coś, co ich zaskoczy pozytywnie. Co dalej? Jakie zabawy was proszą? Jakie zabawy młode pary chciałyby mieć na weselach? Znowu nie mam dostępu do waszych pytań ze względu na to, że ta transmisja dzisiaj mi mega szaleje. Sprawdzę jeszcze, czy się udało. Jest, idą pytania. O, jak dobrze. No proszę. Wioletta pisze, że wszyscy chcą zabawy. No tak. Tak, Bartku. Też się zgadzam z tobą. Te wymiany w czasie wesela i tak dalej. Dobra. Zostawmy, nadgonimy troszeczkę tematu. Jakie zabawy was proszę? No, pomóżcie mi w komentarzach, napiszcie, czego młode pary chcą. Czy w ogóle zadajecie takie pytanie, czego oni oczekują? Dla mnie podczas takiej pierwszej rozmowy jest to mega ważne pytanie. Mega ważne pytanie, dlatego że ja wtedy dowiaduję się, na jakich weselach oni byli. Co im się podoba, jaki mają gust, czy to jest para, która przyjdzie i o panie, my to byśmy chcieli, żeby tam wokół tych krzeseł lotali i na końcu gacie pana młodego, żeby przynieśli, bo to takie przaśne będzie. To zwykle rozmowa kończy się tym, że no, nie jestem zainteresowany poprowadzeniem waszego wesela.
Michał, proste pytanie, czy robię przysięgę gości? Przyznam ci szczerze, że nie. Jakoś mi to tak nie idzie. Nie robię tego. Niestety. Chociaż chciałem się przymierzyć, jak widziałem to w wykonaniu Arka Sałka, którego pozdrawiam. Mega robota. Natomiast ja jakoś tak nie. Inne rzeczy robię. Ile zabaw na imprezę? Napiszcie tak z ręką na sercu. Z tego, co wymieniłem, czyli z animacji, z konkursów, może nie, może zostawmy animację, to będzie takie drugie pytanie, żebyśmy mieli taką statystykę. Pierwsze pytanie do słuchających nas, DJ-ów, ile robicie średnio zabaw i konkursów na takim standardowym weselu? Bardzo Was proszę o taką odpowiedź. I sam jestem ciekaw, czy będzie podobnie, a ja w tym czasie Wam opowiem, jak to jest na moich weselach. Nie mam standardowego wesela. Zdarza mi się, że robię jedną zabawę i widzę, że to nie są klienci na zabawy i raczej szału nie będzie dzisiaj z zabawami. Damy im potańczyć i pójdziemy inną drogą. Czasami na takim weselu robię dla próby jeszcze drugą zabawę. Może się coś z tego jeszcze zadzieje, może coś z tego będzie i wtedy tych zabaw dokładam więcej. Natomiast jeżeli ta druga już jest absolutnie przyjęta tak zimno, to dalej tematu nie ciągnę. Natomiast zdarzało mi się, że robiłem bardzo dużo zabaw, nawet jeszcze po drugiej w nocy. Tańce to ogólnie do czwartej, więc spoko, nie? Okej, okay. Violeta, o bardzo ładnie. Na odczepinach 2-3. Aha, Marcin 4-6, to pewnie przez całe wesele. Marcin tutaj też pisze, że dwie zabawy na oczepinach. Wszystko zależy od gości. Rafał Borowiak, piękna wypowiedź. Michał, dwie animacje, jedna zabawa plus oczepiny krótkie. No, taka świetna propozycja na takie miejskie wesele. Paweł. Ojejka. Szumlas Paweł zastosował bardzo dziwną gramatykę, oryginalną interpunkcję i w ogóle to jest No, rozumiem, o co ci chodzi. Tak, zgadzam się z tobą. W czasie wesela max 2 plus bloki tematyczne. Aha, czyli jeszcze bloki tematyczne. Okej. Okay. No i widzicie, wcale nie potrzeba mieć 20 zabaw w czasie wesela, żeby ono było fajne. 2-3. Bardzo mi się podobają te odpowiedzi. Sam dochodzę do wniosku, że to jest najlepszy pułap. Jeżeli chodzi o trzepiny, przyznam się, że z reguły robię jedną zabawę. Ta druga dla mnie to tak już jest za dużo czasami, ale nie ukrywam też. Tak, zdarzyło mi się, popełniłem czasami dwie zabawy w czasie trzepin. Dobrze. O! A jeszcze ciekawe, teraz napiszcie mi jeszcze z animacjami, tak oddzielnie. Jak u Was z animacjami? Ile typowych animacji robicie na weselu? A ja szybko zrobię rachunek sumienia, takie moje wesele, czyli polonez. To jako jedną animację sobie policzę. Druga to będzie taki taniec zapoznawczy. Trzecia to będzie jakaś, może powiedzmy, Polka Rajana, coś takiego. Czwarty... coś w rodzaju, powiedzmy, kankana, piąty gdzieś tam, coś nowoczesnego, szósty ewentualnie w rejonie odczepin i powiem szczerze, po północy to już jest ciekawa historia, bo zdarza się, że nie robię nic, a zdarza się, że wtedy dopiero goście chcą się bawić i zaczyna się taneczne szaleństwo, więc bezpiecznie powiem, że 5-6 zabaw... przepraszam, animacji tanecznych w ciągu wesela standardowo się pojawia. Oczywiście nie jest to obowiązkowo. Paweł, piąteczka, też 5 zabaw, super. No tak, Wiola, 5, tak. Jeden blog animacyjny dla dzieci, drugi dla dorosłych. Aha, czyli Michał prowadzi zabawy w formie bloku, czyli blok zabaw tanecznych dla dzieci, drugi blok zabaw tanecznych dla dorosłych i potem zostawia gości, pozwala im się bawić. Też jest to ciekawy
pomysł, chociaż ja jakoś go nie czuję i nigdy nie sprawdzałem. Pewnie chętnie bym się przejechał na takie wesele, zobaczył, jak to z bliska wygląda, żebym mógł sam ocenić i poznać ten punkt widzenia. Dobra, tu jeszcze wypowiedź Bartka na elaborat długi. Czyli wielkie umysły myślą podobnie. Dwie animacje, pięć animacji. Dobra, mamy to. Mała analiza zrobiona. Jak widzicie, osoby, które wzięły udział tutaj w dyskusji, żadna z nich nie przegina, nie robi 20 animacji, nie robi 15 zabaw. Czyli można uznać, że jest to, że ta nasza oferta jest dosyć do siebie podobna. Więc skoro robimy, uśredniam teraz na szybko, 3 animacje na weselu i 2 zabawy, to trzeba zadbać o to, żeby to były zabawy, które naprawdę są fenomenalne i naprawdę dobrze zatańczone animacje trzeba zrobić. Trafione w punkt, trafione z poziomem gości, trafione z odpowiednią porą, z odpowiednią frekwencją na imprezie. To jest hit. Dobra muzyka, 2 dobre zabawy, 3 dobre animacje i jakieś tam dodatki z naszej strony, różne takie. I mamy dobre wesele, prawda? Skupmy się teraz na tej jakości. Nowoczesność, jak już wspomniałem, czyli szukanie coraz to nowych rzeczy, powoduje to, że robimy coś na sezon. Robimy zabawę 3-4 razy i uważamy, że ona już jest przestarzała, już szukamy innej. Historia familiady, jaka się ze mną związała, historia familiady, która trwa już 4 albo 5 sezonów weselnych, bo przez pierwszy rok robiłem to w ogóle w utajeniu, nie wrzucałem tego nigdzie w internet, nie chwaliłem się tym. To była taka moja słodka tajemnica, żeby ludziom na weselu szczęy opadły. Czy to dobrze, czy to źle, skrytykujcie mnie, czy lepiej rzucać się od razu, że ja mam familiadę, czy robić to po cichutku. Pierwszy rok dla mnie familiada to była słaba familiada. W pierwszym roku ja robiłem ją w formie 5 osób z jednej drużyny, 5 osób z drugiej drużyny. Ekstremalnie mocno trzymałem się zasad teleturnieju, czyli nie podpowiadamy, czas na naradzanie i tak dalej. Takim byłem bardzo brutalnym prowadzącym, żeby te zasady były na 120%, tak jak w teleturnieju. I do tego jeszcze piekielnie się stresowałem. Stresowałem się mniej więcej tak jak teraz, kiedy sam muszę do Was gadać i nie mogę się nawet spokojnie napić łyka kawy. Dopiero po małym ograniu z tą familiadą, powiedzmy 5-6 razy to zrobiłem, gdzie po 4 razie chciałem to rzucić. Ale zrobiłem to 6 razy i nagle zaczęło mi coś świtać, że to jest świetna zabawa, tylko trzeba w nią troszeczkę zainwestować. Troszeczkę własnego wysiłku i pomysłu. Troszeczkę nagiąć zasady. Sprawiłem, że nie tylko 5 osób z drużyny, tylko całe ekipy. Cała rodzina i znajomi młodego, cała rodzina i znajomi młodej stają naprzeciwko siebie i rywalizują. Dopuściłem możliwość tego podpowiadania, bo nie dało się tego uniknąć w pewnym tam stopniu, komentując to jakoś zabawnie, przez co familiada stała się czymś, co naprawdę przełamuje wesele, przełamuje smutki, strach przed rozmową, przed dyskusją, przez odzywaniem się publicznym i tak dalej. Ten efekt zabawy, te pytania o młodej parze stały się nieważne. Te pytania, to co się dzieje dookoła, było ok. Dobre, niedobre, ale najważniejszy był efekt końcowy. Nikt się nie pytał o nagrody, nikt się nie pytał o to, kto wygrał. Tylko ludzie zaczynali czuć między sobą taką wzajemną, pozytywną chemię. I uważam, że jest to jedna z najlepszych zabaw, która na pewno ze mną zostanie jeszcze na nie jeden sezon. Mam kilka alternatyw już na jej miejsce, natomiast nie chcę ich wprowadzać, bo coraz lepiej czuję się w roli Karola Strasburgera i nawet już coraz więcej wymyślam sucharów, które chciałbym opowiadać w trakcie swoich występów.
Znowu troszeczkę nam zrywa połączenie. Mam nadzieję, że jakoś wytrwacie. Dzisiaj niestety StreamYard, kluczyki od StreamYarda zabrał Artur i ma dzień wolny, więc postanowiłem odpalić słynnego, nieśmiertelnego OBS-a i zrobić to za pomocą OBS-a. I tak jak widzicie, 13 edycji udało nam się zrobić bez najmniejszego zająknięcia ze strony internetu. Tak tutaj na darmowym OBS-ie non-stop coś się dzieje. To chyba piąta przerwa w transmisji, za co Was bardzo przepraszam, bo nie robiłem aż tak długich testów na wcześniej, czy to będzie dobrze działało, ale mam nadzieję, że dotrzemy do końca tematu. Zabawy zabawami, a zacząłem przy Familiadzie wspominać o nagrodach. Co sądzicie o nagrodach za konkursy? Rozważyliśmy to, że celem i taką właściwie nagrodą w tym konkursie, jakie nowoczesnych konkursach, jakie prowadzimy, jest integracja gości. Poznanie się gości, zabawienie ich razem. Więc co z nagrodą? Wiadomo, że klasyczne zabawy, gdzie jedna osoba wygrywa, bo zrobiła coś tam najfajniej, czy jedna para, są bardzo proste do nagrodzenia. Pamiętam jeszcze kilka lat temu najmodniejsze nagrody, czyli te wszelkiego typu śmieszne nagrody od młodej pary. Na przykład obiad w chińskiej restauracji, czyli torebka, w której były patyczki i dwie zupki wifon, inne typu odkurzacz bezprzewodowy, czy deskorolka, no mnóstwo takich przypadków, przykładów w internecie jest dostępnych, możecie sobie to zawsze wygooglować, śmieszne nagrody na konkursy weselne. Natomiast dzisiaj od tego już troszkę odszedłem. Zastanawiam się nad czymś innym. Często pojawiają się pomysły na przykład zadań od młodej pary. Czyli jeżeli jedna drużyna wygra, to jest bezpieczna. Druga dostanie zadanie od państwa młodych. I teraz na czym będzie polegało zadanie od pary młodej? To mogą być wszelkiego typu zadania, na przykład sprzątanie po weselu, czy też zorganizowanie, nie wiem, opieki nad dziećmi, jak państwo młodzi pójdą się gdzieś bawić. No, setki różnych pomysłów. Oscary, gala oscarowa, Oscary dla gości, dla świadków, dla dziadka, dla babci, najlepsi rodzice pod słońcem, też są dosyć fajnym pomysłem, czy takie statuetki za najlepszy, za wygraną, czy na przykład w przypadku zorganizowania trzech zabaw można wyciągnąć średnią, że dwie zabawy wygrała jedna rodzina, trzecią zabawę druga, więc ta jedna zostaje weselną rodziną roku i wręczyć im dyplom, co jest dosyć takim wartościowym tematem, nagroda, dyplom, zdjęcie w internecie, sława na całe lata. I brak nagród, czyli serdeczny uścisk dłoni prowadzącego, serdeczny uścisk dłoni pana młodego, czy też w nagrodę idziemy sobie zaśpiewać We Are The Champions. Jak robicie u siebie? Coś się dzieje, ale jesteście wytrwali, naprawdę Was podziwiam. Dziesiąta, nie wiem, piąta, dziesiąta awaria, przerwa, a Wy nadal mnie słuchacie. Szacun, ludzie, naprawdę szacun. Dobrze, czy macie jeszcze jakieś pomysły ciekawe na nagrody, czy jak to rozwiązujecie? Poza tymi, które ja wymieniłem. A, jeszcze jednego nie wymieniłem, takiego dosyć świeżego, ponieważ Artur jeszcze nawet nie zdążył tego wyrzeźbić z drewna. Jak wiecie, Artur robi różne gadżety i rozpoczął pracę nad kołem fortuny. Kołem fortuny, którego zakręcenie będzie skutkowało dodaniem do konta zwycięskiej drużyny jakichś tam punktów. Mega fajny temat. Natomiast jeszcze tego koła nie mam. Chciałbym w tym roku je już ze sobą wozić, używać. Podpowiem Wam, że też świetnie rozwiązuje temat najgorszej zabawy weselnej organizowanej przez gości, którą oczywiście, już patrzę w komentarze, Paweł Szumlas. Nagrodę taniec, oczywiście, albo piosenka na życzenie. Aha, też Violetta, proszę, We Are The Champions, no, wielkie umysły myślą podobnie. Dobrze,
Czekajcie, umknęło mi koło fortuny. Aha, o właśnie. I najgorsza zabawa, jaką mogą goście zrobić w czasie wesela, to porwanie młodej parze butów. No, Zenon jeszcze pisze, że tam flaszeczki i tak dalej. No i niech będzie. Okej, okay, odnośnie porywania bucików, to jestem chory, jak to słyszę. W moim województwie zdarza się to dosyć rzadko, natomiast w różne części Polski jeżdżę, więc spotykam się z tym czasami, że o godzinie 24 widzę, że ktoś tam za młodą parą się skrada, kradnie buty i zaczyna jakieś kombinacje i potem jakieś konkursy, jakieś zadania, licytacje i tak dalej, więc sprzedam wam ten patent, że to koło fortuny świetnie załatwia sprawę kradzieży butów. Tak, Bartosz Nowak. Tak, to najgorsza zabawa. Tak, Bartku. Jak to zrobić? Natomiast na kole fortuny nakładkę stosujemy. Nakładkę, na której jest na przykład 0, 1, 2 i 3. Oczywiście flaszki. I taki delikwent, który dźwignął buty pana młodego, podchodzi z jednym śmierdziuchem, czyli może raz zakręcić kołem, kręci kołem, wykręcił dwie flaszki, brawo, facet dostaje dwie flaszki, młody jest szczęśliwy, bo już nie czuć lewej nagolennicy, że tam onuce mu jadą po całej nocy i czeka na drugą. Podchodzi drugi, który dźwignął buta, przekręca, trzy flaszki, brawo, trzy flaszki, młody nie zbiednieje, założył dwa buty i to samo z młodą. Temat porwania bucików dzięki takiemu kołu fortuny załatwiamy w mniej więcej 2 minuty i 15 sekund. Także polecam, pomóżcie mi Artura ścignąć, żeby zrobił nam to koło fortuny jeszcze, ponieważ będzie potrzebne na pewno każdemu. Tak, ta, dla panien taniec z panem młodym w nagrodę. No, można taką nagrodę zastosować. W ogóle zapomniałem o tych nagrodach tanecznych, je tutaj wymienić. No, ale tak, tak, zgadzam się z Wiolą. Okej. Okay. Inspiracje teleturniejami, jeżeli chodzi o zabawy. Co o tym sądzicie? Czy to jest fajny trend, czy nie? Jest koło fortuny, jest familiada, są milionerzy, jak to leciało, test wiedzy o i ojej, pewnie jeszcze jaka to melodia. Czy dla was to jest pozytywna zmiana na rynku, że zamiast biegania wokół krzeseł i rozbierania się weszły konkursy takie rodem z telewizji, czy You Can Dance i tak dalej. Dla mnie jest to bardzo fajne zjawisko. Bardzo podnoszące prestiż wesela, że na weselu zamiast czegoś poniżającego jest coś fenomenalnego, bo takie teleturnieje mają w sobie taki zakodowany przekaz, że ludzie to znają. Wyciągam sobie, zanim zacznę wyciągać jeszcze sprzęt do familiady, włączamy sobie w tle tę melodyjkę z familiady, którą się zawsze zaczyna i ludzie zaczynają, tak coś będzie się działo zaraz. Widzą ekran, widzą przyciski, widzą pulpity i o kurcze, coś będzie fajnego. To może być coś. Już są zaciekawieni, buduje się to napięcie. Za chwileczkę zapraszamy młodą parę, zapraszamy gości i zaczyna się budować takie napięcie, że to naprawdę będzie coś fajnego. I co? Nie trzeba tym gościom tłumaczyć zasad. Oni wiedzą, że nie będą musieli się rozbierać, wiedzą, że nie będą musieli pić na wyścigi, wiedzą, że będzie suchar na początku, no to oczywiście musi być. I takim przykładem familiady można naprawdę sobie zjednać na weselu wielu przyjaciół, którzy, no nie ukrywajmy to, patrzą na DJ-a i nie wiedzą, czego się spodziewać, bo zawsze to była wiocha, zawsze były jakieś tam nieciekawe zabawy, a tutaj ta jedna totalnie zmienia zasady gry. Czy macie jeszcze jakieś inne inspiracje teleturniejowe? Jeśli tak, proszę piszcie, lub jeżeli uważacie, że idzie to w złą stronę, też dajcie znać. Violetta mówi, że nie tylko buty, ale wszystko, co się da, biorą.
Tak, Paweł mówi, że jeżeli chodzi o teleturnieje z wiedzy muzycznej, to jest jak najbardziej na tak, oczywiście. Paweł widzę, że silnie się tutaj broni jako zawodowy muzyk. Potem mówię. Aha, dobra. Pan młody ma zaśpiewać, ok. Inspiracje teleturniejowe. Taki temat teraz omawiamy. Ciekawe, co będzie nowego. Nie wiem, pojawia się tych turniejów dosyć dużo. Niektóre są bardzo, bardzo niszowe, jak chociażby teleturniej, który Sławomir prowadzi. Widziałem to półtora raza i tak uważam, że o półtora razy za dużo, bo zupełnie mi to nie przypadło do gustu, a takie oklepane, familiarowe to mogą być. Proszę, kolejny pomysł, jeżeli szukacie pomysłu na nagrody, Krystian Pogoda dorzuca bony do Lidla. Tak, o, jeszcze słynne bilety autobusowe lub kiedyś robiłem jeszcze test ciążowy firmy Wpadex jako nagroda specjalna w konkursie, nie? Ach, można się wykazać kreatywnością. Ach, co dalej? Inspiracje inne do zabaw, poza tymi teleturniejami, które mi się podobają. Wiele inspiracji czerpię, no, z warsztatów. Naprawdę z warsztatów dużo można wywieźć, ale są jeszcze zabawy oazowe, zabawy harcerskie. Czyli rzeczy, które od bardzo wielu lat dzieją się i zobaczcie, to są zabawy, które organizuje się bez alkoholu, w bardzo miłej atmosferze i wszystkie są zabawami grupowymi, integracyjnymi i naprawdę można tam znaleźć mnóstwo rzeczy do zastosowania na firmówkach, na osiemnastkach, na weselach. Natomiast trzeba je oczywiście odpowiednio okrasić taką fajną okładką. Aha, z nagrody. No. Krystian Pogoda. Poważnie mówię, spróbujcie, a zobaczycie, jaka będzie reakcja gości. Czyli pewnie chodzi o ten bon do Lidla. Aha, dobrze. No dobrze, Krystian, ja spróbuję, kupię jakieś bony do Lidla albo jakieś tam zorganizuję i zobaczę, czy rzeczywiście to działa. Jeżeli ktoś mówi, że działa, to trzeba to wypróbować. Co jeszcze mnie bardzo inspiruje, poza harcerzami i oazami, to YouTube. Z tym, że YouTube ma pewną wadę, nie? Jak oglądacie jakkolwiek dobry materiał, jak dobrze by był poprowadzony konkurs, jak dobra by była jego forma, jak dobry by był jego prowadzący, to najważniejsze w tym jest, jak to jest nakręcone, jak to jest przedstawione i tak zawsze ma minus 2 punkty w skali od 1 do 5 w stosunku do tego, gdybym to widział na żywo. Dużo bardziej wolę zobaczyć coś na żywo, a już nie mówię o tym, że przeżyć, bo to jest chyba najważniejsze, żeby taką zabawę najpierw przeżyć na sobie, żeby wiedzieć, jak odbierają ją goście na weselu, wasi klienci, a nie tylko jak ona wygląda od strony prowadzenia. Pamiętam ten eksperyment na Nowej Jakości 2, gdzie walczyliśmy z krzesełkami, tymi zadaniami typu bieganie po papier toaletowy i jakiś tam kamień z podwórka. Posadziliśmy sobie DJ-ów na tych krzesełkach, włączyliśmy przaszną melodię, no i po kolei braliśmy krzesełka i wymyślaliśmy coraz to głupsze zadania, jakie mieli zrealizować. No, po zabawie pamiętam, że ten, co wygrał, przychodzi i mówi: słuchaj, ja już tego nigdy więcej nie zrobię. Nie wiem jak wy, chłopaki, ale to jest wiocha, że tego zawsze to lubiłem, ale już więcej tego nie zrobię, ja bym nie chciał w tym brać więcej udziału. No. Zabawy animacyjne, na przykład na prymicjach, Paweł Szumlas. Cóż to za tekst. Zabawy animacyjne na prymicjach. No, prymicja to jest taki temat bardzo niszowy, zwłaszcza tutaj w moim rejonie ostrosko-kaliskim, gdzie tych powołań jest rekordowo mało, więc tych prymicjów jest rekordowo mało. I
no nie ma się czym chwalić, że raz w życiu grałem prymicję, a raz jakieś tam urodziny księdza i to wszystko z takich imprez, więc nie mam ogromnego doświadczenia i obawiam się, że bardzo mało osób ma jakieś doświadczenie, którym mogłoby się podzielić. Natomiast prymicja nie różnią się za wiele od wesela, poza tym, że nie ma pary młodej, tylko jest młody ksiądz. To jest taka jedna różnica. Tort, wszystkie atrakcje, cała noc zabawy oczywiście są. Alkohol, pewnie myślicie, że nie ma, jest też, ale to jest zwykle taka wydzielona strefa, jakiś bar gdzieś tam na drugiej sali, gdzie można sobie podejść. Para młoda płaci za oprawę, nie wesela, by je wykorzystać, jeśli nie bierzesz za... Okej, no dobrze, Krystian tutaj ma swój patent na te bony, żeby skrzyżować to z wypłatą za wesele. Dobrze, już nie będziemy tego tematu rozdrabniać, ponieważ mam dzisiaj jeszcze plan, żeby Was za bardzo nie zamęczyć, a już godzinę 20 ciśniemy. Dobrze, co jeszcze może służyć za inspirację? Bardzo trudno dostępne ze względu na barierę językową są chińskie gry integracyjne, chińskie gry zespołowe. Trzeba sobie to przetłumaczyć z polskiego na ichnie i wyszukać sobie oczywiście w YouTubie. Można znaleźć mega fajne rzeczy z zastosowaniem prostego sprzętu. Niektóre z tych gier pokazywaliśmy już na nowej jakości 6 i 7. Sprawdzają się no średnio. No mam te zabawy na przykład z dmuchaniem grupowym balonów, czy z jakimś tam stawaniem na kwadracie całą drużyną, czy jakieś tam przedmuchiwanie balonikiem kubeczków po stole. Nie są to zabawy takie, powiedziałbym, na poziomie wesela, które ja bym chciał prowadzić, ale oczywiście warto je mieć w odwodach, jeżeli prowadzicie też zabawy dla dzieci, jeżeli prowadzicie też osiemnastki, jeżeli prowadzicie jakieś właśnie zabawy oazowe, czy imprezy firmowe, gdzie to po prostu daje radę. Kolejna przerwa w transmisji. Dobrze, że na podcaście będzie można to wyciąć i mam nadzieję, że to wytnę, że znajdę na to czas. Dobrze, czym natomiast nie należy się inspirować, gdzie nie należy szukać pomysłów na zabawy? Najgorszym źródłem, jakie tylko znalazłem, to japońskie teleturnieje. Tam, co się dzieje, to jest jakaś masakracja. To jest inny świat, inna kultura. To naprawdę no, jest coś absolutnie innego. Konkursy jakieś typu samuraje, czy nie, ninja, gdzie tam biegają po jakichś przeszkodach, skaczą, czy jakieś pojedynki, o jeszcze brazylijskie pomysły na teleturnieje też są rekordowo takie idiotyczne, też nie polecam. Nie sprawdzałem rosyjskich koncepcji, ale podejrzewam, że też niewiele odstają. No właśnie, tutaj zachwalam familiadę, a za chwileczkę opowiadam o tym, że teleturnieje japońskie są B. Ale taka prawda, nie wszystko złoto, co się świeci. Dobrze. Znowu wracamy do transmisji. Zalety teleturniejów, to już omówiłem, znaną koncepcję, znane zasady i dopasowanie tego teleturnieju do wesela, do młodej pary, do ich klimatu, typu pytanie o ulubione seriale, czy o miejsca, gdzie wspólnie razem byli. W przypadku familiady jest świetnym pomysłem, bo goście przecież znają odpowiedź, tylko muszą się dobrze zastanowić. Co jeszcze? Sztuka. Prowadzenie zabaw to jest sztuka. I jak poprowadzić zabawę jest ważniejsze od pytania, jaką zabawę poprowadzić. Zdarzało mi się na weselu, że przychodzili do mnie i chcieli, żeby jakąś zabawę im zrobić, typu, nie wiem, no na przykład tę wycieczkę do zoo, słonia czy coś takiego i odważnie mówiłem, że słuchajcie, ja spoko, ale ja się w tej zabawie no nie czuję, wolałbym wam zrobić na przykład coś takiego, czy wam pasuje. Spoko,
Nie ma w tym nic złego, żeby znać swoje ograniczenia, a też nie chciałbym po 8 godzinach prowadzenia wesela, starania się, skompromitować się o północy zabawą, którą ledwo znam, robię pierwszy raz w życiu i do tego czuć ode mnie, że ja tej zabawy absolutnie nie cierpię, nie lubię, nie znam i czytam z kartki. To też jest słabe. Sztuki prowadzenia zabaw trzeba się nauczyć. O ile pomysły można znaleźć w YouTubie, w jakichś tam teleturniejach, zabawach oazowych, u konkurencji oczywiście na fanpage'ach czy na stronach internetowych, od kolegów, kamerzystów, fotografów, którzy podpowiedzą, co ich fajnego zainspirowało, co inni robią fajnego na ich imprezach. Od zabaw harcerskich, o tyle, no jak to zrobicie, to jest sztuka, którą trzeba poznać. Ja nie jestem ekspertem, nie robię wszystkiego najlepiej, nie urodziłem się jako mistrz prowadzenia wesel i cały czas się tego uczę. Szczerze Wam powiem, że jeżeli jest tutaj ktoś, kto 3 lata temu był na weselu, które prowadziłem, to jest mi wstyd za to, jak te zabawy wyglądały. Tyle w ciągu 3 lat się poprawiło, tyle się zmieniło, tyle rzeczy zrobiłem już inaczej, więc no, rozwijam się. I cześć Tomasz. Rozwijam się i staram się ciągle poprawiać, niekoniecznie zmieniać do góry nogami, odwracać i brać tylko i wyłącznie najnowsze, najnowocześniejsze zabawy, jakie znajdę i robić je po swojemu, ale także w tych klasycznych odkrywać jakieś miejsce, w którym jestem dobry. Pamiętam też rozmowę z jednym DJ-em na temat krzesełek, gdzie strasznie bronił krzeseł, mówił, że on robi to tak, że jest dobrze i dobrze. No. Nie sprawdzałem, nie widziałem na żywo, ale skoro tak twierdzi, to pewnie ma rację. Nie każdy z nas jest specjalistą od wszystkiego. No, ja nie potrafię śpiewać i o tym mogę młodym parom powiedzieć. Jeżeli mamy jakieś ograniczenia, które rzeczy, których nie robimy, nie lubimy robić lub nie chcemy robić na ich weselu, to lepiej na początek im o tym powiedzieć. Ja zawsze mówię, że no, ze śpiewaniem u mnie jest kiepsko i jeśli im to bardzo przeszkadza, to się nie dogadamy, bo nie robię sprośnych zabaw i nie upijam gości. Jeżeli im zależy na tym, żeby były jakieś sprośne zabawy i takie wymuszone pijaństwo, to niestety, ale muszą poszukać sobie kogoś, kto im to poprowadzi, tak jak sobie wymarzyli. Ja nie dam rady. Fajne przesłanie także małego zareklamowania się w tym momencie. Odnośnie inspiracji warsztatowych. Tak jak wspomniałem na początku, już niebawem 8. edycja nowej jakości rozrywki, na której będzie i taniec, i zabawa, i teoria. Znowu wszystko w jednym. Ogólnie planu jeszcze całego nie mamy. Mamy wielkie chęci. Do tej pory to, co się mogło Wam przydać właśnie w budowaniu lepszych zabaw, lepszego prowadzenia, to byli specjaliści, którzy u nas wystąpili. Specjaliści od budowania marki. Specjaliści od pracy z mikrofonem. Technicy tworzenia układów tanecznych. Przedstawiliśmy na tych spotkaniach wiele konkursów, zabaw i quizów i pokazaliśmy, w jaki sposób my to prowadziliśmy, my to prowadzimy, my to robimy i nawet omawialiśmy też pewne niebezpieczne miejsca, w których można popełnić błąd, wkręcić nogawkę i tak dalej. Był u nas także specjalista od rozwoju osobistego. Rozwój osobisty staje się takim coraz modniejszym zagadnieniem. Rozwój osobisty we własnej pasji, którą dla mnie jest prowadzenie wesel, prowadzenie imprez okolicznościowych, jest czymś niesamowicie nakręcającym. Polecam. Następnym razem też pewnie weźmiemy jakiegoś speca od tej dziedziny. Byli u nas naprawdę zawodowi konferansjerzy, tacy jak chociażby Orłoś Maciej, który dzielił się z nami swoimi trikami i
umiejętnościami na to, jak pracować, jak mówić, żeby nas słuchali i tak dalej. No i oczywiście cała masa innych rzeczy. I zobaczcie teraz, rozebraliśmy zabawy na czynniki pierwsze i rozebraliśmy zupełnie do tego niepasujące elementy, bo co ma budowanie marki, praca z mikrofonem, tworzenie układów tanecznych do prowadzenia zabaw na weselu. Przecież zabawę to zobaczę na YouTubie i powtórzę, zrobię i będzie. No okazuje się, że nie jest to takie proste, rynek staje się coraz bardziej wymagający i nie jest już tak łatwo zabłysnąć, jak można to było zrobić 20 lat temu. Trzeba się naprawdę napracować, postarać. Tym razem na tych warsztatach inspiracji również nie zabraknie. Ta sztuka prowadzenia uroczystości z klasą, z kulturą i na naprawdę wysokim poziomie, to będzie temat przewodni. Dobrze. Podsumowując jakby całe te poprzerywane transmisje, sięgnę jeszcze do waszych komentarzy. No, może komentarzy dzisiaj nie ma za wiele i cieszę się, że przetrwaliśmy te wszystkie lagi, przerwy i zawieszenia. Co jeszcze do animacji? Animacje jako tematy na weselu. Właśnie pojawił się też temat prowadzenia całego bloczku animacji. Nie neguję, że to jest złe, ale ja uważam, że animacje można też wykorzystać w inny sposób, tak jak ja to robię. Napiszcie, czy Wam się to podoba, czy uważacie, że to jest dobra droga. Jeśli nie, to będę szukał innego pomysłu na prowadzenie animacji na swoich weselach. Tomasz słucha jak kazania, dobrze. Takie długie kazanie, bo już po godzinie to byś z mszy wyszedł, a tu półtorej godziny kazania. Dobrze. Dla mnie animacje nie są punktem kulminacyjnym wesela, nie są punktem, w którym ja robię z siebie gwiazdę, nie są punktem, w którym ja staję się najważniejszy na sali. Dla mnie to jest takie preludium, że zaczynam bloczek, zaczynam zabawę, zaczynam coś budować, skakuję ze swoim układem tanecznym, który z reguły ma w sobie wpisane jakieś elementy integracyjne, jakieś elementy, które mieszają ludzi ze sobą, zmuszają ich do zajęcia innych miejsc, znalezienia się między innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I ta animacja kończy się jakby takim nakręceniem śruby, że ładuje ludzi tą pozytywną energią i potem tak zwana petarda muzyczna, czyli kawałek, który no, ma niesamowitą energię, typu Jave Bane, jakieś stare jego swingowe remiksy, czy NA, którego Zbyszek bardzo lubi puszczać. Coś tego typu, czy mama ostrzegała, czy coś takiego, gdzie goście mogą, naładowani tą energią, jeszcze dać coś od siebie. I to uważam jest całe piękno, cały sekret prowadzenia tych animacji na weselu, żeby wykorzystać je jako taki zapalnik dla gości, a nie koniecznie zamęczyć ich tymi animacjami, prawda? Zobaczę, co napisaliście, sam jestem ciekaw. Teraz wszystko się weryfikuje. Paweł, Tomasz pisze, że przynajmniej na tace nie zbieram. No. Ach. Dobrze, dobrze. Widzę, że już tematy się zaczynają robić takie inksze trochę. Okej. Mój pomysł na animację kontra pomysł, czyli zrobienie całego bloczku animacji tanecznych, a potem danie ludziom spokoju. Też tak ludzie prowadzą i myślę, że największym tutaj najwięcej do rozstrzygnięcia, do powiedzenia na ten temat mają nasze drogie pary młode, które decydują się, że wolą albo ten styl i często też same nam podpowiadają, co by było dobre. Nie ukrywam, zdarza mi się czasem poprowadzić też dwie animacje, jedna po drugiej, pod rząd, bo akurat
taka była sytuacja. Z asystentem mamy już taką technikę, że po prostu on wie, że będzie jeszcze jedna, nie wiem, czy tam i w myślach, czy tam Wi-Fi jakieś mamy między sobą ustawione, czy Bluetoucha. I praktycznie przechodzimy płynnie z jednej do drugiej. Wygląda, jakby tak miało od początku być. Tomasz, albo zmęczyć gości ostrymi animacjami tuż przed posiłkiem. O, Tomek, Furtak, no technika taka. Powiem Ci przykład taki z mojego wesela, kiedy przestałem to robić. Robiłem kiedyś, jak to było? To był, na pewno wiem, że po drodze był chyba pociąg, chyba kankan, potem chyba tańczyliśmy jakiś jeszcze energiczny chyba balladę, tańczyliśmy Gustavo Lime i potem jeszcze Choco Choco i ten bloczek taki był, jak to mówisz, taka petarda przed posiłkiem. Co się stało potem? Poszedłem do łazienki, ociekający potem i widzę tych facetów, koszule przepocone, czoła przepocone, wszyscy tylko ręczniki wyrywają, okłady pod nawiew, włosy suszą, po szybach, po ścianach na sali woda kapie. Tak sobie mówię, no troszkę chyba jednak przesadziłem z poziomem tej zabawy. Myślę, że było tego wtedy za dużo i dla mnie był to taki punkt zwrotny z ilością animacji w jednym bloczku, żeby nie przesadzić, zwłaszcza jeżeli to są animacje, które wymagają bardzo dużo energii. Co jeszcze? Taki sam motyw zwrotny był z weselem, gdzie robiłem kiedyś bardzo dużo zabaw i to jeszcze zabaw angażujących mocno obecność młodej pary. Komentarz był prosty. Panie Damianie, no wesele, wszystko super, wow, rewelacja i tak dalej, ale, no jest ale. Ale nie mieliśmy czasu się najeść. Aha. I też doszedłem do wniosku, że jednak moją rolą jest perfekcyjnie zagrać wesele muzycznie, ucelować w gusta gości. Dobrać ten repertuar tak, żeby tam prawie wszyscy znaleźli coś dla siebie do tańca. Przeprowadzić wszystkie najważniejsze momenty wesela, od powitania przez pierwszy taniec, przez podziękowania, oczepiny i pożegnanie. Okrasić to odpowiednimi zabawami, konkursami, animacjami tanecznymi. Dogadać się z kuchnią tak, żeby przerwy były wykorzystane optymalnie, żeby nie było za długich przestojów, rozumiecie o co chodzi. I zrobić to w taki sposób, aby było fajnie. Żeby to wesele było taką jedną całością, żeby trzymało się kupy i było czymś, co dało się bardzo miło przeżyć. Wiele lat już minęło od tego wesela, lokalu chyba już nawet nie ma, w którym to się stało, a ja cały czas staram się jeszcze bardziej zmienić swój styl, poprawić, udoskonalić, ale mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. O, jeszcze raz Tomek Furtak. Jasna sprawa, wszystko z wyczuciem, zależy też od gości. Świetnie. Panowie, ja widzę, że i Wioleta, i panie, że u was wyczucia nie brakuje. Spodziewałem się, że będą komentarze typu ja robię tak i koniec, ja robię tak i tak ma być, a tutaj widzę, że trafili na tego live'a sami profesjonaliści, którzy wiedzą i zgadzają się z tym pierwszym założeniem, które dzisiaj postawiłem, czyli że trzeba zadowolić gości, trzeba zagrać dla gości, trzeba dla nich zrobić tę zabawę, a nie zrealizować jakiś tam swój plan. I końcowa przestroga, czyli wesele prowadzone w stylu showman, one man show, czy jak tam zwał. Co o tym sądzicie? Czyli no nie chcę zrobić złej reklamy i tak dalej, nie będę podawał nazw, bo to są bardzo znane, duże osoby i tak dalej, żeby się ktoś pogniewał, ale co sądzicie o weselu w stylu
co 20 minut przebieramy gości i zabieramy ich tam do starożytnego Egiptu, potem na Marsa, z Marsa wracamy helikopterem do tam Meksyku, za chwilę robimy jakiś pokaz wielkich robotów, na koniec wydoimy krowę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli interesuje Was takie wesele i tego słuchacie, spokojnie, u mnie takie coś nie przejdzie, możecie spokojnie zaprosić rodziny, znajomych, przyjaciół i znajdziecie czas, żeby z nimi porozmawiać, najeść się, nawet się napić, wyjść na papierosa i wrócić na kilka fajnych zabaw, które dla Was poprowadzę. A Paweł, tylko za krótki komentarz, Pawełku, żeby go czytać, poza tym taki z pogranicza wyrazów określających miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Ciekawe, co to robi. Dobrze. Aha, już wiem. Okej. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to chyba jest najlepszy moment, żeby je zadać. Zapraszam do zadawania jeszcze pytań wszystkich, którzy siedzą ze mną na tej transmisji już ponad półtorej godziny i wysłuchują troszeczkę o tym, jak wygląda prowadzenie zabaw na weselach, które obsługuję. Coś mi się tu przypięło. O, jest. Jarek. Grałem wesele, gdzie na północy nie było chętnych do zabawy i animacji, a po wszystkim chętnych prawie 100% frekwencji, tak jak się zdarza rzadko, ale jednak. No tak. Ja, Jarku, miałem kiedyś wesele, gdzie jedna rodzina się absolutnie, zupełnie, całkowicie nie bawiła, a druga totalnie szalała po prostu. Dwa światy. Jedni przy stole siedzieli, dłubali widelcem w talerzu, drudzy szaleństwo. Rafał Borowiak, co pijesz? Rafał, kawa. No, w każdym live'ie mam ze sobą kubek kawy. No. Nie znasz mnie, no, nie wiem. Taki z ciebie kolega, żeby nie wiedzieć, że ja tutaj popijam sobie wieczorami kawę. Jedyny mój nałóg, jaki posiadam, jaki mi żona pozwoliła zostawić. Ojej, mam nadzieję, że tego nie słucha. Dobra. Dobrze, teraz doszło do przypadków. Pewnie będziecie pisać, co tam u Was, jak tam u Was. A może ktoś się chce podzielić pomysłami na jakieś zabawy, na jakieś nagrody się dzieliliśmy, na jakieś animacje. Też przypominam, że jest grupa Nowa Jakość Rozrywki, grupa otwarta. Tam możecie wskakiwać z wszystkimi możliwymi tematami, jakie tylko Wam się nanoszą. Jest też grupa potem dla osób, które były na warsztatach, czyli tam wymiana terminów i inne takie. Ale w tej otwartej spokojnie, jeżeli szukacie inspiracji lub chcecie się czymś podzielić, na pewno znajdziecie coś dla siebie. No tak. Turbo Cola, yerba mate i tak dalej. Nie, zwykła kawa. Nie znam się na yerbie. Natomiast odnośnie tej yerby, o której picie mnie podejrzewacie, to powiem, że we wtorek będzie kolejne zadanie domowe Nowej Jakości Rozrywki, odcinek 15, gdzie pojawię się ja znowu w roli prowadzącego i moim gościem będzie wtorkowy prowadzący, czyli Artur Wodarczyk, zwany też DJ Wodar. Dlaczego on? Ano, jest dosyć ciekawą osobą, która robi dużo rzeczy poza samym graniem. Tak jak już wcześniej wspomniałem o tych jakichś rzeźbach z drewna, czy ostatnio jakichś vlogach, dmuchańcach, innych rzeczach. I Artur postanowił się z nami troszeczkę podzielić sobą, swoją muzyką, swoim podejściem do pracy, swoim podejściem do życia. I przede wszystkim chętnie go zapytam, jak on na to wszystko znajduje czas. Tak, to będzie moje pierwsze chyba pytanie. Jarek Jarski, jakie masz doświadczenia z posiłkami, kiedy podają dla ciebie na końcu, goście chcą ruszyć, a ty?
Wiem, że świadczy o obsłudze, ale często źle reaguje na uwagi czy sugestie. A no tak. No Jarku, to jest taka bardzo, bardzo, bardzo częsta sytuacja, że najpierw zaniosą jedzenie młodej parze, potem zaniosą jedzenie gościom, a potem po długim, długim czasie przypomną sobie o tym, że w kącie sali siedzi obsługa, która nie dostała jeszcze nic do jedzenia. Jeśli taka sytuacja jest, no ja nie wiem, nie gniewam się na młodą parę, bo to nie ich wina, nie gram focha, nie kombinuję nic. Czasami tylko dosłownie albo skubnę na szybko tam plaster kotleta i przeżuwając idę, zapraszam na poloneza, a czasami nawet tego nie zdążę. Robię swoją robotę i trudno, potem zjem sobie najwyżej zimne. Rozmawianie z obsługą i mówienie im, że jesteście ważniejsi od gości, że powinniście dostać trochę wcześniej jedzenie, no to nie każdy zrozumie. Dyskusje takie jak dzisiaj o tych zabawach weselnych możemy sobie prowadzić na pewnym poziomie. Wyobraźcie sobie, że teraz mielibyśmy tutaj typowych nobów, którzy ledwo co zaczęli wesela i ich cała wiedza muzyczna wynosi się z dyskoteki Heaven lub innego tam miejsca i uważają, że klub Heaven to jest najlepsza muza i to trzeba będzie grać na weselach. Reszta jest bez znaczenia. No. A powiem wam jeszcze ciekawy przypadek odnośnie posiłku. Chyba tego nigdy jeszcze na warsztatach nie mówiłem. Dawno, dawno temu na pewnym weselu siedzi sobie zespół. Goście zajadają, tak dalej, wiadomo, powitanie, obiad, wszyscy zjedli, a zespół siedzi i ogląda sobie obrusik. Skończyli oglądać obrusik, poszli zagrać pierwszy bloczek, zagrali oczywiście pięknie, wszystko fajnie, no i po bloczku tak do młodego pana, że tutaj dla nich obsługa mówi, że nie ma żadnego jedzenia, że jak to? No, młody na nich spojrzał i mówi, słuchaj, tyle ode mnie kasy chcecie? I ja mam wam jeszcze żarcie dawać? Mogliście sobie zabrać z domu kanapki przecież. No tyle zarabiacie, chyba was stać na to, nie? No ale wiesz, no bo zawsze było jedzenie. No a co? W umowie mam wpisane, że mam wam dać jedzenie, czy... No dobrze, no to szef zespołu zrozumiał aluzję. Nie mamy w umowie punktu, że dostaniemy jeść, więc wrócił do stolika, przedstawił sytuację całej załodze, no i poszli grać. Pierwszy kawałek jarzębino czerwona, drugi kawałek jarzębino czerwona, trzeci kawałek jarzębino czerwona, czwarty jarzębino czerwona, piąty jarzębino czerwona, szósty i tu uwaga, idziemy na jednego. No to po tym bloczku młody dla odmiany odwiedził stolik zespołu z nieco czerwoną twarzą, pianą na polikach i oznajmia, co wy tu robicie. A szef zespołu, no, patrząc na pusty obrus, tak mówi, no wiesz, no, w umowie nie mieliśmy wpisane, że dostaniemy jeść, ale nie mieliśmy też wpisane, co będziemy grać. No i oczywiście chwilę potem na stole pojawiło się jedzenie. Także można załatwić. Zenon. Nie wiem, czy uczestnicy NJR7 pamiętają zabawę z klockami wiszącymi na łańcuchach. Ja zmodyfikowałem troszeczkę i proszę panów o podniesienie krzesełek przez siebie, a dokładnie po prostu plastikowe buteleczki z napojami. Może wam się przyda, pewnie miało być. Dobrze. Aha, czyli zmodyfikowana wersja zabawy u Zenona do obejrzenia. No ciekaw jestem, chętnie zobaczę, chociaż teraz nie mam wolnej mocy obliczeniowej, żeby to sobie wyobrazić. No tak, zwracamy uwagę obsłudze, co się dzieje dalej, obsługę uwagi i cienki foch. No właśnie. No tak. No właśnie, temat, wszystko pasuje. A teraz dobra. Temat jedzenia odkładamy. Słuchajcie, sama współpraca z lokalem. To też by był temat ciekawy do poprowadzenia na live. Niestety chyba nikt z lokalu
nie zgodzi się usiąść tutaj żaden menadżer, żaden kierownik, żaden właściciel, chyba że znacie takiego, i porozmawiać na temat tego, jak on widzi współpracę z DJ-em, z bodzilejem, z zespołem, jak on do tego podchodzi. W skrócie, jesteśmy bardzo szybko oceniani. Pierwsze wrażenie, jakie robimy na obsłudze, no podjeżdża samochód i wchodzą goście. Biegają na salę, podłażą do jakiegoś tam kąta, zaczynają coś podłączać, podkręcać, ustawiać i robić swoje generalnie, i czują się jak u siebie w domu. Często, gęsto potem dopiero idą coś ustalać. Uważam, że jest to bardzo zła taktyka, że jak się do kogoś wchodzi, to trzeba by się było przywitać i nawet do takiej biednej kelnereczki, która akurat jako jedyna jest na sali, podejść, przywitać, dzień dobry, jestem Damian, będę dzisiaj oprawcą muzycznym na tym weselu, czy mogę tutaj jakiegoś kierownika, menadżera, kogokolwiek powitać, tak, tam jest, dzień dobry, rozumiem, że tu się rozkładamy, zaczynamy jakąś rozmowę. I potem pani menadżer sobie patrzy, no, sprzęt jest tak, okej, okay, może być, wiochy nie ma. Ubrali się, no na ludzi wyglądają, chyba będzie dobrze. I wtedy wie, że może z wami jakieś tematy poruszać i na jakim poziomie. Ludzie na nas z obsługi bardzo różnie patrzą, bo tak naprawdę przyjeżdża do nich cały przekrój DJ-ów, wodzirejów, zespołów, ludzi, którzy robią to, pomimo że nie powinni, że nie mają absolutnie żadnej empatii, żadnej chęci do dogadania się z drugim człowiekiem, tylko są bardzo roszczeniowi. To jest bardzo zła postawa, bycie roszczeniowym w momencie, kiedy się wchodzi do kogoś z butami i ma się w jego lokalu poprowadzić imprezę, czyli krótko mówiąc nadzorować i dopasowywać jego pracę do tego, co się dzieje na sali. Ja staram się od początku, od kiedy tylko mogę, tak wzbudzić takie miłe nastawienie, że ja chcę z nimi współpracować, a nie czekam na pierwszy komentarz typu, a po co tam to stawiasz, a czemu tak blisko ściany, i się zaczynają jakieś akcje. Starajcie się tego od początku uniknąć i powinno być dobrze. No właśnie, Jarek Jarski pisze, że zawsze się witam z kuchnią. Tak, to jest prawda. Jarek, ty jesteś jeszcze młody chłopak, ale jak ja jeździłem te powiedzmy 18 lat temu, już nie maluchem, tylko wtedy miałem wiśniowego Poloneza a la Borewicz z rejestracją KPI, to pierwsze co, to się podjeżdżało, szło się do kuchni i było, uo, Grejek przyjechał, od razu kawa, oczywiście w szklance z koszyczkiem, kawy tak prawie że równo z koszyczkiem, wrzątkiem zalane, do tego jakiś wielki kawał ciasta i się zaczynała taka kuchenna integracja. Tak to wyglądało kiedyś, była taka właśnie życzliwość i współpraca pomiędzy kuchnią a obsługą. No w tej chwili wiadomo, że wejdziesz do kuchni, no proszę tu nie wchodzić, tu tylko personel uprawniony i w ogóle, a teraz jeszcze koronawirus, to już nie wiem, czy będzie można w ogóle wąchać coś koło kuchni, czy zapachy jakieś idą dobre, czy niedobre, czy to już będzie przegięcie. Tak, Tomasz podkreśla, piękne czasy. Prawda, stara jak Greki, weselnicy, kuchnia zawsze pierwsza. Tak. Zobaczcie, ile mamy wspólnych tematów, nie? Niby w różnych częściach Polski pracujemy, na różnych imprezach, nie spotkaliśmy się poza nową jakością rozrywki, poza szkoleniami, tymi live'ami praktycznie wcale, ale myślimy jak taki jeden dobrze naoliwiony organizm. Podejrzewam, że się nie mylę. A Jarek, 71? Kurde. Zresztą mi tam przepisz coś na włosy, co tam robisz, bo wiesz, jak ty jesteś ode mnie o 12 lat starszy, to ja chcę ten numer do twojego fryzjera chociażby, nie? Bo wiesz, coś ze mną chyba nie tak. 12 lat różnicy, nieźle, nieźle. No ale skoro traktujesz to jako komplement, to masz, niech będzie ode mnie, dla ciebie, specjalnie. Dobrze,
Mam nadzieję, że temat dzisiaj przypadł Wam do gustu, temat zabawowo-imprezowy, familiadowy. Dużo, dużo sobie pogadaliśmy o tym, jak to powinno w ogólnym założeniu wyglądać. Od ogółu do szczegółu, niestety, żeby przejść, wymagałoby to bardzo dużo czasu. Wiemy natomiast, że zabawy nie ma co przesadzać z ilością, z animacjami nie ma co przesadzać z ilością, natomiast nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o jakość tych zabaw, bo powinna być wysoka, przy czym też nie przesadzałbym, żeby była przerażająco wysoka, kosmicznie wysoka, żeby to wręcz było tam, no, dziwne. Okej. To co? Paweł, 68. No, to już na emeryturę powinien iść. Nie, rocznik, dobrze. Okej, panowie, dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj się całkiem sporo osób objawiło. Było lepiej na początku, niestety potem te zrywy i tak dalej, wiem jak jest. Następna transmisja wtorek, 19:30. Artur będzie przeze mnie przepytywany ze swoich tam tematów muzycznych i ze swoich innych zajęć poza tym, co robi jako DJ, jako wodzirej, czy jako konferansjer. Obiecuję, że odpytam go z wszystkiego, jak starego, dobrego kumpla, którym jest. Natomiast dziś będziemy kończyć, myślę. Czas zbierać się do domu, bo już robimy tutaj różne dziwne tematy, koniecznie niezwiązane z konkursami, zabawami, animacjami. Postaram się kiedyś taki live zrobić jeszcze o tym, jak jakoś szczegółowiej, może o animacjach było, ale tak szczegółowiej jakąś zabawę rozebrać na czynniki pierwsze. Może to będzie też taki hit, nie? Ogólny zarys. Zenon, zademonstruj jakąś zabawę. Przed kamerką internetową teraz. Tak na koniec zademonstruj jakąś zabawę. Wiesz, nawet nie myślałem, że takie pytanie mi tu padnie dzisiaj, no. Będziesz, tak, Damian, no. Będziesz jeszcze na tym, na szkoleniach, zobaczysz niejedną zabawę, natomiast dzisiaj, nie wiem jak to robi Heniek, że on potrafi tak przed tą internetową kamerką tańczyć, robić animacje i tak dalej. Ja nie potrafię, nawet Wam powiem, że problem jest, żeby dźwięk jednocześnie z mikrofonem puścić się jako transmisję, bo próbowałem, żeby coś takiego przygotować. Musiałbym odpiąć mikrofon, słuchawki, kombinacje, nie wiem. Nie jestem w tej chwili przygotowany do tego, żeby z muzyką coś takiego szczelić nawet, ale obiecuję, że się poprawię i we wtorek Wam obiecuję, że coś tam z Arturem zrobimy śmiesznego do tańca, żeby przed internet się lekko rozruszać na starcie tego naszego sezonu weselnego, który wreszcie nam wspaniałomyślnie władza pozwoliła rozpocząć. No. Dobrze, że nie chcieliście, żebym śpiewał. Tak, Heniek to wariat. Dobrze, Zenon. I tym oto pozytywnym akcentem bardzo, bardzo Wam dziękuję za chyba najniższą ilość lajków w historii, którą jeszcze możecie teraz tam lekko podtuningować, poprawić i tak dalej. Zapraszam do pozostawienia czegoś po sobie i trzymajcie się cieplutko. Dobrze, do zobaczenia we wtorek i na następnych warsztatach, których już nie mogę się doczekać. Znowu będzie fajna integracja i w ogóle zresztą wiecie co będzie. 7 edycji było i wielu z Was już niejedną przeżyło, także do zobaczenia. Cześć.